Było trochę dzisiaj nerwowości po obu stronach siatki, ale najważniejsze jest to, że udało nam się opanować sytuację. Jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, że wygraliśmy. Teraz mamy czas, trenerzy mają czas na analizę tego, co było dobre, tego, co było złe. Jutro kolejny mecz, kolejny przeciwnik. Well, for sure, for us, like my captain told, I work it just 40 days with this team. Z całą pewnością, tak jak powiedział kapitan, no ja pracuję z tą drużyną dopiero od 40 dni. And today if you confront the world ranking position about Turkey, men national team and Poland, there is big difference, no? No i jeśli państwo porównacie sobie pozycję w światowym rankingu reprezentacji Turcji i reprezentacji Polski, no to jest duża różnica. And so for us it's good experience to improve for sure against this kind of team. Tak czy inaczej, nie jestem oczywiście zadowolony z tego powodu, że przegraliśmy, ale jestem zadowolony, że robimy postęp poprzez mecze z tak trudnymi drużynami jak reprezentacja Polski. What I have to say, the first match of the tournament is not, it isn't easy for us, for all the team today. It's not easy to start this tournament. We play one strange match, two good set, two sets a little bit difficult with not a good efficiency in the game. The only thing that we don't make a lot of mistake in the last set, and we control for this. But honestly, we have to improve. We have to play better. Szczerze mówiąc, na pewno możemy grać lepiej i ta nasza gra powinna ulec poprawie. Zagraliśmy dzisiaj trochę dziwny mecz, dwa dobre sety na przyzwoitym poziomie, dwa na trochę gorszym ze zbyt dużą liczbą błędów. No ale to jest pierwszy mecz w turnieju, który zawsze jest trudny dla wszystkich drużyn i no to jest po prostu początek imprezy.